Polityczne Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawe badania. Badania dotyczące tego, co jest ważniejsze. Czy konstytucja państwa, czy prawo unijne. W taki przynajmniej sposób to pytanie zostało zadane. Co w Polsce powinno być ważniejsze? No i 78% respondentów odpowiedziało, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a tylko 9%, że prawo unijne. Co pan sądzi o wynikach tego badania i co one pokazują? Panie redaktorze, pokazują jedno, że Polacy wsłuchali się, teraz mówię trochę z sarkazmem, ale słuchali się w głos totalnej opozycji, która od 4 lat na sztandarach ma konstytucja, konstytucja. I mówią jedno, konstytucja ponad prawo unijne, więc dla nas to jest oczywisty sygnał do tego, aby te nasze wszystkie reformy w sferze wymiaru sprawiedliwości kontynuować. A wszelkie inne zagadnienia dotyczące tego, czy będzie nam mówiła Komisja Europejska czy Parlament Europejski o tym, że mamy robić tak, a nie inaczej, pozostawimy na etapie, słuchamy, ale przepraszamy, dla nas najważniejsza jest konstytucja. Dla dużej grupy sędziów, przynajmniej tak można sądzić, te proporcje między tym, co jest ważniejsze, wyglądają chyba inaczej. Po pierwsze dlatego, że znacząca ich część w ogóle nie uznaje obecnego Trybunału Konstytucyjnego, a po drugie uważa, że jednak ważniejsze są rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie decyzje czy to Trybunału Polskiego, czy Polskiej Pracy. Panie doktorze, no, u nas prawo stanowi, u nas jest jasne prawo. Prawo ustanowione w Konstytucji mówi jasno, że nasze ustawy są w tych kwestiach rozstrzygające. Konstytucja rozstrzyga ostatecznie, a jeśli ktoś ma wątpliwości, to może zawsze zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego i to, że niektórzy sędziowie uważają, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego, to świadczy tylko o ich podejściu do kwestii praworządności. Bo jeśli jeszcze kilka lat temu Trybunał dla nich istniał w takim, a nie innym składzie, a teraz kwestia tego, że jest inny skład Trybunału, stanowi podstawę do tego mówienia o tym, że nie ma Trybunału, znaczy coś jest nie tak z ich pojmowaniem praworządności. A byłbym bardzo wdzięczny sędziom, tym niektórym sędziom, gdyby tak samo stosowali się do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno w tych kwestiach, o których podnoszą, że dotyczących wymiaru sprawiedliwości, jak też innych kwestiach, a tutaj wspominam na przykład o rozstrzygnięciach Trybunału TSUE dotyczących frankowiczów. I z tego, co wiem, to część sędziów, wydając wyroki w sprawach frankowiczów, pomija całkowicie wyrok TSUE w tej kwestii. A co zrobić w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do, nazwijmy to, takiego jawnego podważenia tych zmian, czy tego funkcjonowania systemu, który został wprowadzony? Wczorajszy przypadek, Roman Giertych, który mówi, że sędziowie Izby Dyscyplinarnej to nie są sędziowie, bo Izba Dyscyplinarna jego zdaniem nie istnieje. No i dosyć podobne zachowanie właśnie również znaczącej grupy sędziów, która po prostu nie uznaje tego organu, twierdząc, że on po prostu nie istnieje. Panie redaktorze, czekamy teraz na rozstrzygnięcie, bo jest też wniesione, jest sprawa do Trybunału Konstytucyjnego, rozstrzygnięcie sporo kompetencyjnego. Od tego też będzie dużo zależało. A znowu mogę zacytować opozycję sprzed kilku lat, która twierdziła, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i nie do podważenia, więc... Ale nie tego Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie, to jest cała hipokryzja naszej opozycji, ale też i części. Ja podkreślam, to jest niewielka część środowiska sędziowskiego, bo też nie można uogólniać ani generalizować. Jest podobny typ myślenia. A w kwestii chociażby wczorajszej rozprawy przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i pana mecenasa Giertycha, to no cóż, został ukarany grzywną, a można powiedzieć paradoksalnie, izba, która według niego miała być polityczna i propisowska, umorzyła jego sprawę, więc to są dwie różne sprawy w tym momencie, ponieważ tam umorzono, czyli rozstrzygnięto na jego korzyść sprawę z odwołania.
A co do kwestii grzywny, czy już tu pan mecenas próbuje się stawiać w roli męczennika, no prawo w Polsce jest takie, że grzywna, zanim dojdzie do rozstrzygnięć tych ostatecznych, czyli grzywna zamieniana na dni aresztu, to jeszcze jest egzekucja. No, a tutaj chyba pan mecenas nie jest osobą aż tak biedną, żeby komornik nie miał z czego wyegzekwować. Jak będzie wyglądał los pana mecenasa, to się przekonamy, jak sobie poradzi z tą grzywną. Ale pan poseł powiedział, że tylko część środowiska sędziowskiego kontestuje te zmiany, no ale w Olsztynie głośny przypadek sędziego Juszczyszyna pod apelem, pod uchwałą, tak można powiedzieć, domagającą się dopuszczenia go do pracy i do działania, podpisało się bodajże 32 czy 33, nawet 31 sędziów się podpisało, czyli 90 kilka procent obecnych. To jest ta uchwała, która została później podarta przez prezesa sądu Macieja Nawackiego i to wywołało oczywiście wielką dyskusję. Czy pańskim zdaniem ta reakcja, podarcie tej uchwały i ta sprawa właściwie została przez prezesa sądu załatwiona, czy nie? Czy panie redaktorze, nie mi oceniać reakcję pana no wszyscy sędziego, to robią. Od paru dni wszyscy prezesa, nic innego nie robią, oceniają. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Nie było to najszczęśliwsze rozwiązanie tej sytuacji. Można było to w inny sposób załatwić, przeczytać, wysłuchać i stwierdzić, że uchwałę przyjmuje do wiadomości, a zrobić swoje. No, mogę to tak skomentować. Natomiast samo darcie dokumentów nie jest to najszczęśliwszy obrazek, jaki można zobaczyć. Natomiast no, mieliśmy takie przypadki też w Sejmie. I tu chcę przypomnieć chociażby pani poseł Pomaska na trybunie sejmowej. Tylko już nie pamiętam, projekt ustawy chyba w trakcie wystąpienia swojego podarła, więc no, przykład idzie z góry troszkę, ale nie jest to najlepszy przykład. A jeśli chodzi o kwestię merytoryczną, prezes Nawacki twierdził, że to jest forma obrony przed tą uchwałą, której to uchwale tak naprawdę podważa się praworządny system. Tutaj co do merytoryki, to racja jest po stronie pana sędziego i pana prezesa Nawackiego. Jest orzeczenie w sprawie pana sędziego Juszczyszyna Izby Dyscyplinarnej i zostało wprowadzone w życie. No tutaj żadna uchwała tego zmienić nie może. Jest prawo, prawo należy stosować i dura lex sed lex. No dobrze, a jak zachowa się rząd w sytuacji, w której, bo takich głosów jest coraz więcej, kiedy Unia Europejska zdecyduje się powiązać tak zwane kwestie praworządności z funduszami unijnymi? Takich głosów można było wczoraj dużo usłyszeć w czasie debaty w Parlamencie Europejskim i wygląda na to, że ta decyzja o tym powiązaniu jest coraz bliższa. Panie redaktorze, tylko że ta decyzja jest całkowicie pozatraktatowa. No ale jest. Jeśli by miała zapaść, musiałby zostać zmieniony traktat. A tutaj do zmiany traktatu potrzebna jest jednomyślność. Więc to jest w tej chwili troszkę takie gdybanie, co by było gdyby. W tej chwili opierając się na aktualnym stanie prawnym, taka sytuacja nie może mieć miejsca. No ale jednak może to wszystko zależy od tego, jak się będzie te traktaty interpretowało, bo przecież zdaniem wielu prawników również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał prawa wypowiadać się w tej sprawie, której się wypowiedział, a jednak się wypowiedział, więc tak naprawdę dużo zależy. Nie wypowiedział w tej sprawie kolejnej. W sprawie dotyczącej czy to Izby Dyscyplinarnej, prawda, czy tego wyroku z listopada się wypowiedział. No i zdaniem wielu znawców to jest przekroczenie uprawnień, a jednak ono nastąpiło, więc co będzie w sytuacji, kiedy jednak to powiązanie między przestrzeganiem praworządności a funduszami nastąpi. Czy rząd ma jakiś scenariusz przygotowany? Panie redaktorze, nie zakładamy takiej wersji w tej chwili. Natomiast jeśli by miało do tego zmierzać, no to wtedy będziemy reagować i będą to reakcje stanowcze. Natomiast w tej chwili, no nie chciałbym być w sferze gdybania, bo to jest coś, co, że tak powiem, przyszłość daleka i niepewna. Dobrze, a jak pan w takim razie, jak pan poseł ocenia wczorajszą debatę w Parlamencie Europejskim, te głosy, które padały z ust do pani Jourovej czy innych przedstawicieli, również komisarza do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej, krytykujące polską praworządność i zarzucające obecnemu systemowi, że to jest łamanie reguł unijnych?
Znaczy, panie redaktorze, muszę tak podkreślić jedną rzecz, że mamy w tej chwili przed nami wybory prezydenckie. Jest kampania prezydencka. Debata o polskiej praworządności rozpoczęła się, gdy ogłoszono wybory, zostały ogłoszone wybory, zarządzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy się w Parlamencie Europejskim rozpoczęła debata, jedna z pierwszych debat. Później mamy wybory do Parlamentu Polskiego, znowu mamy debatę w Parlamencie Europejskim. Ogłoszono wybory, datę wyborów prezydenckich i wracamy do, znowu mamy powrót do przeszłości, kolejna debata o praworządności. W ewidentny sposób Parlament Europejski próbuje wpłynąć na wynik wyborów. To mogę powiedzieć tak wprost i na przebieg kampanii wyborczej. Patrząc przykładem poprzednich dwóch kampanii i wyników wyborczych, to cóż, mogę tylko powiedzieć tak dalej. To może, natomiast może sama debata, stoją za tym. Natomiast sama debata, panie redaktorze, to już sala, sama sala i wypełnienie sali, to nie było europosłów francuskich, nie było europosłów niemieckich z tego, co mi przekazano. To od razu zastrzegam, z tego, co mi przekazano. Natomiast na sali byli prawdopodobnie, oczywiście byli europosłowie z Polski. Totalna opozycja i z naszej strony. I komisarze. I to było całe zainteresowanie debatą Parlamentu Europejskiego o praworządności w Polsce. I to świadczy o poziomie zainteresowania tym tematem i też w takim razie o ważności tego tematu dla Parlamentu Europejskiego, skoro tak podchodzi do tego. A sama debata to było zaprzeczenie trochę demokratycznych reguł, ponieważ ze strony polskiej głos mogło zabrać 3 osoby. Z tego 2 zabrało z strony opozycji totalnej, a 1 z naszej strony, była to pani premier Beata Szydło. I to też pokazuje troszkę hipokryzję Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w kwestii praworządności na ich własnym podwórku. Bo jeśli jest debata, to chyba powinni móc się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani, a nie wyznaczać konkretnie limity, ale to już jest taki kamyczek do ich ogródka. Pan poseł wspomniał o wyborach prezydenckich. Faktycznie mamy już do czynienia z prawdziwą kampanią. Ostatnie sondaże opublikowane przez Rzeczpospolitą wskazują na to, że poparcie dla prezydenta obecnego Andrzeja Dudy stałe 43,9%, ale wzrosło poparcie chyba o 6 punktów procentowych dla kontrkandydatki, czyli Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Panie doktorze, ja zawsze powtarzam jedno. Sondaże nie wygrywały wyborów i nie wygrają. I nigdy nie wygrają. I dla nas liczy się to, że musimy walczyć o każdy głos. I tak jak mówiliśmy w kampanii do Parlamentu Polskiego, że 1 głos mógł zaważyć o tym, kto zostanie posłem, a 1000 głosów mogło zaważyć, kto wygra wybory. W przypadku Senatu to się potwierdziło. Dlatego każdy głos jest ważny i my skupiamy się na tym, aby zachęcić wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski i tego, żeby dobra zmiana była kontynuowana w naszym kraju, aby zagłosowali do pana prezydenta Andrzeja Duda, ale najpierw, żeby poszli na wybory. Czy rozumiem, że główny cel w tej chwili nazwijmy to tak, kampanii, to jest zachęcenie czy zmobilizowanie wyborców, tak? To oczywiście to jest podstawowy cel, bo mobilizacja elektoratu może być decydująca. I to musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Wybierasz sportową elegancję,